nieważne. Ważne jest to, że ta ustawa nie obejmuje, proszę Państwa, nie obejmuje ofiar. Można prosić Pana o propozycję. Propozycję rozszerzyć na wszystkich klientów, którzy podpisali tego rodzaju umowy. Rozwiązanie 100 na 0, czyli 100% po stronie banku, który doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że wpuszcza nas na pole minowe, 0 po stronie kredytobiorcy. Krótko, wtedy ta ustawa ma sens. W przeciwnym wypadku należałoby ją wyrzucić do kosza. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu. Proszę bardzo, pan teraz. Mam pytanie do Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego. Czy przewidziały sytuację, tak jak w opinii swojej przedstawiła Krajowa Rada Sądownictwa, że te umowy mogą być instrumentem finansowym i wtedy może być taka sytuacja, że umowy będą całkowicie unieważnione, banki będą musiały kwoty uzyskane zwrócić. Czy wtedy system bankowy nie będzie miał problemów, kiedy będzie dotyczyło to wszystkich umów i trzeba się będzie cofnąć z wypłatą wstecz do dnia pierwszej wypłaty transzy bądź kredytu? Czy taka sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu sektora bankowego? I mam też prośbę o zweryfikowanie informacji, która była na ostatniej Komisji Finansów Publicznych w zakresie sposobu i jakości spłacania kredytów tak zwanych walutowych. Państwo mówiliście, że prosicie banki o korygowanie tych informacji, o lepsze ich uwzględnianie, tak, bo do tej pory to było niby 3,5%, przy czym kredyt wypowiedziany jest przeliczany na złotówki i nie jest już wykazywany jako dług walutowy, tylko jako dług złotowy. Chciałam bardzo podziękować parlamentarzystom i parlamentarzystkom, że zajęli się tym bardzo ważnym problemem, problemem społecznym. Mam nadzieję, że to nie tylko dlatego, że jesteśmy w roku wyborczym. Chciałam podziękować posłowi Elsterowi za to, że opracował poprawki, które przeszły w drugim czytaniu, ale zaznaczyć, że poprawki, które my właśnie przesłaliśmy na sekretariat Państwa Komisji, idą w kierunku pożądanym przez osoby poszkodowane przez system bankowy w Polsce. Aktualny projekt nosi tytuł Ustawa, nie muszę Państwu mówić, ale może dla komentatorów, dla dziennikarzy, Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej. Kredyt według prawa bankowego to suma pożyczonych pieniędzy, marża i odsetki. Człowiek wie, ile pożyczył. Ja nie wiem, ile pożyczyłam. To znaczy, ja dokładnie wiem, ile pożyczyłam, ale nie wiem, ile muszę oddać. I nie będę wiedziała do końca moich dni. Ja chcę wiedzieć, ile muszę oddać. Chciałabym być kredytobiorczynią, nie jestem nią. I nie były to kredyty walutowe, ponieważ banki i instytucje finansowe nie pożyczały franków, tylko dokonywały krótkoterminowych transakcji księgowych, żeby spełnić wymogi formalne swojej księgowości, wewnątrzbankowej księgowości. Pomimo tego, że tyle franków ponoć pożyczono, kurs franka nie skoczył w tamtych dniach, w szczytach tej akcji kredytowej. To chyba najlepszy dowód, że tych franków nie było. Stwierdza to również raport Narodowego Banku Szwajcarii z roku 2009. Dlatego naszą pierwszą propozycją poprawki jest zmiana propozycji tej ustawy, projektu tej ustawy na Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji kredytów złotówkowych denominowanych, indeksowanych, waloryzowanych do kursu waluty obcej. I dlatego my, nazywani przez Państwo frankowiczami, nie mówimy o przewalutowaniu, a odwalutowieniu. Zdarzyło mi niestety na Komisji Finansów, Sejmowej Komisji Finansów, otrzymujemy zwykle około 3 minut, co nie pozwala nam zabrać głosu, a sądzę, że ten bardzo poważny problem i bardzo wielkie zagrożenie dla systemu finansów państwa, polskiej gospodarki, wszystkich obywateli, dla Rzeczpospolitej, tak powiem, ten bardzo poważny kryzys i zagrożenie dla Rzeczpospolitej musimy rozwiązać wszyscy razem. Ja głęboko wierzę, że ta ustawa, która, dobrze, że w ogóle zaczęła być procedowana, że ta ustawa zostanie radykalnie zmieniona, przede wszystkim w jednym głównym, zasadniczym punkcie. Ta ustawa, cieszymy się, że z tego, że jest większość sejmowa, że jest parlamentarna większość, która wreszcie zrozumiała, że ten problem trzeba rozwiązać, ale ta ustawa uznaje fakt, że zawierane umowy były umowami zgodnymi z prawem. Tymczasem one nie były umowami zgodnymi z prawem. Jest na to mnóstwo dowodów, także wiele wyroków.
wyroków sądowych, również prawomocnych wyroków polskich sądów, że te umowy były błędne, sprzeczne z polskim prawem. Przede wszystkim to, o czym mówiła koleżanka, że są to instrumenty finansowe wymagające bardzo restrykcyjnych procedur. Wolny rynek, państwo prawa wykształciło reguły, które są warunkiem istnienia zdrowej gospodarki i wolnego rynku. Pierwszym z nich jest to, że strony wiedzą, na co się umawiają. To znaczy, że oferowany produkt jest pełna informacja o oferowanym produkcie. W tym wypadku ta ustawa, ta reguła została złamana, dlatego ustawa jest błędna już, mimo że, poprawki, które zostały wniesione przez senatora, przez posła Elsnera i poparte przez opozycję wychodzą z pobudek, które całkowicie popieramy, ta ustawa jest błędna już w samym założeniu, bo te kredyty oferowane przez banki, które ukrywały pod nazwą kredytów faktycznie instrumenty finansowe wymagające procedur, MiFID i innych procedur, sprawiają, że te wszystkie umowy zostaną zakwestionowane prędzej czy później i to wtedy będzie prawdziwy problem dla finansów państwa. Również podkreślić, że kredytobiorcy nie domagają się pomocy finansowej ze Skarbu Państwa. Kredytobiorcy żądają uczciwego rozliczenia się z tych umów, zgodnego z prawem, z bankami. I tutaj wnioski o ewentualną pomoc, stworzenie różnych funduszy płyną jedynie ze strony sektora bankowego, a nie ze strony kredytobiorców. W pewnym sensie sektor bankowy dzisiaj stoi ponad prawem. Mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował BTE. BTE te są nadal wystawiane. Mamy liczne klauzule, które zostały uznane za niedozwolone. Bank ich nie respektuje, to jest zarówno spread, podwyższona marża do czasu wpisania hipoteki, ubezpieczeń niskiego wkładu, opłaty nienależnie pobierane z różnych tytułów, czasami sięgające kilku tysięcy złotych. Banki już dzisiaj w znacznym stopniu przestały być instytucjami zaufania publicznego. Do kancelarii zgłaszają się osoby, które, to jest zadziwiające, czasami chcą, ażeby im sprawdzić umowę rachunku bankowego, czy ten nie zawiera, postanowień, które ich mogą w jakiś sposób skrzywdzić. To by znaczyło, że jednak ta granica zaufania została bardzo daleko przesunięta, jeżeli jakby dzisiaj już nawet nie tylko spośród kredytobiorców bankowych, ale jeżeli dzisiaj społeczeństwo ma bardzo duże obawy, ażeby iść do banku bez prawnika. Kolejna rzecz, na co chciałbym zwrócić uwagę, to jest rzecz najważniejsza, bo mówimy tutaj bardzo dużo w zasadzie wysokości raty, na ile ona się zmienia. Natomiast to, co jest, to, co doskwiera najbardziej, to jest kapitał do spłaty. Otóż z tych umów i wyliczeń, które do mnie trafiają, to jeżeli osoba zaciągnęła zobowiązanie w roku 2006, to po 9 latach spłacania ma nadal do spłaty mniej więcej tyle, ile otrzymała. Czyli można bardzo powątpiewać, już pomijając nawet wody prawnicze, na ile to jest kredyt, jeżeli przez okres 9 lat człowiek ma do spłaty, po 9 latach regularnej spłaty ma do spłaty tyle samo. I to jest, to nawet można abstrahować od tego, na ile taka osoba jest w stanie te zobowiązanie nadal bezpiecznie obsługiwać. Jeżeli natomiast osoba zaciągnęła zobowiązanie w połowie 2008 roku na 30 lat, to po 7 latach regularnego obsługiwania takiego kredytu, ona dzisiaj nawet ma o 50% więcej do spłaty. Podnoszone są argumenty, że kredytobiorcy mieli świadomość istnienia ryzyka walutowego. Natomiast idąc do banku w roku 2007-2008, praktycznie każdy, kto wychodził z kredytem tak zwanym walutowym. Otóż banki w przeważającej większości osób przedstawiały wyliczenia, zgodnie z którym im nie przysługiwała tak zwana zdolność kredytowa złotówkowa. Są to wygrane przez Polskę. Wiele banków być może słusznie mówi, że zostaną naruszone ich interesy gospodarcze. Ustawa zadziała wstecz, naruszając pewne zapisy umowy. Ustawa też źle zakłada, że te umowy były zawarte prawidłowo.
bo jeśli zakłada, że są prawidłowe, to w arbitrażu musielibyśmy dowieść, że one były prawidłowe. A one nie są dobre. Dlaczego tak mówię? To nie ja mówię, że one są złe. Ja jestem wdzięczny tutaj panu prezesowi Związku Banków Polskich, że był uprzejmy popełnić taki dokument, który nazywa się Biała Księga Kredytów Hipotecznych. To jest doskonały dokument dla nadzoru bankowego, dla Narodowego Banku Polskiego i dla zastanowienia się, co można byłoby zrobić. W tej księdze Narodowy Związek Banków Polskich napisał coś, za co odpowiada Komisja Nadzoru Finansowego, a mianowicie za ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej banku, operacyjnego, na ryzyka utraty autorytetu wśród społeczeństwa. I napisał, skąd to się bierze. Opisał całą historię kredytów hipotecznych w Polsce, napisał, ile to banki stracą, jeśli miałoby się coś zdarzyć, na przykład w wersji proponowanej przez pana przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego podziału ryzyk, albo przy okazji tej ustawy, nad którą proceduje dzisiaj Wysoki Senat. Otóż same banki napisały, że problemem dla nich jest nie to, co się zdarzy ustawą, tylko to, co one już zrobiły w dniu podpisania umowy. Ależ otóż one już w dniu podpisania umów naruszały rażąco interesy konsumentów. Moje, konsumenta, nie kredytobiorcy, tylko konsumenta. One zastrzegły sobie w tych umowach prawa, do którego nie mają. W związku z powyższym same piszą tak. Wiemy, że mamy coś sprzecznego z prawem w naszych umowach. Chcielibyśmy to naprawić, tylko mamy problem. Nie wiemy, jak to zrobić legalnie. Czy można naprawić legalnie nasze umowy z dnia zawarcia umów? Nie można. Dlaczego nie można? Bo Unia Europejska i nasz kodeks cywilny mówi, jak ktoś był nieuczciwy w dniu zawierania umowy, to nieuczciwym zostanie zawsze. I w miejsce, które chciałby ten nieuczciwy zapis zmienić, nie można nic wpisać. Bo nie wolno strony słabszej umowy dyskryminować. Nie można powiedzieć, my wiemy lepiej i my zrobimy za ciebie coś konsumować. To jest na stronie 83-86 Białej Księgi Związku Banków Polskich. Niepotrzebnie państwo angażuje się w naprawę czegoś, co zepsuły banki już w 2006, 2007, 2008 i 2012 roku. I kurs franka szwajcarskiego nie ma z tym nic wspólnego. Absolutnie nic. Rykoszetem jest tylko to, o czym wspomniał tutaj reprezentant Narodowego Banku Polskiego, że zdarzyło się w 30-letniej historii spłaty kredytu hipotecznego być może taka mała świeca. Taki mały impuls na kondensatorze, który być może kiedyś w przyszłości będzie w porządku. Ale ryzykując uchwalenie tej ustawy, Wysoki Senat może narazić Polskę na straty w arbitrażu. I co się wtedy stanie? Ano banki zarobią dwa razy. Raz, że wpisały spread do umowy. Raz, dwa, że wpisały sobie, że będziemy spłacać ten kredyt my, kredytobiorcy, konsumenci, bo ja tu jestem jako konsument, nie kredytobiorca. Że my będziemy to spłacać według tabeli bankowej, która jest spod dużego palca pana prezesa. Niewyryfikowalny. I my teraz chcemy jeszcze do tych oszustw, które banki zrobiły na dzień dobry i o czym wiedziały, bo całą historię tutaj kolega opisał, od Australii począwszy, od historii niedopuszczania kredytów waloryzowanych, bo to nie jest kredyt walutowy. Kto wziął kredyt w walucie? Płaci w walucie, nieważne ile ona kosztuje. Wziął ryzyko waluty. A my nie mamy kredytu walutowego. Jeżeli teraz w takiej sytuacji państwo by chciało jeszcze na dodatek pozwolić bankom zarobić drugi raz w arbitrażu międzynarodowym, bo naruszyliśmy ich umowy, to ja nie chcę dwa razy dać zarobić komuś, kto był nieuczciwy już wiele lat temu. BTE, który odchodzi dzięki zaszczawom sędziego Sądu Rejonowego z Konina i chwała mu za to, ale jeszcze jego długość jest przedłużana i w tej chwili banki zastanawiają się, czym to zastąpić, a więc artykuł 777, notarialne zabezpieczenie, za które trzeba jeszcze będzie zapłacić. Naszym zdaniem należałoby to ucywilizować i w sposób taki,
zabezpieczeniem uzyskanego kredytu hipotecznego jest tylko nieruchomość, która została skredytowana. Jak to ma miejsce właśnie w krajach cywilizowanych, nawet w liberalnym kraju, jakim jest USA. Proszę Państwa, dyskutujemy nad propozycjami ustaw, nad różnymi wariantami wypowiedzi wszystkich środowisk, cały czas pomijając, czy może za mało podkreślając, zwłaszcza w wypowiedziach środowiska bankowego, że tak naprawdę nie było żadnych franków, nie było żadnych kredytów frankowych, były kredyty złotówkowe, kropka. One były, zawierały różną tam sobie klauzulę walutową. Prawie w każdej wypowiedzi była taka informacja, także to... Tak, tylko nie pojawia się to w propozycjach ustaw. W propozycjach ustaw jest to ustawa o pomocy frankowcom, w wypowiedziach medialnych środowiska finansowego również pada zwrot pomocy frankowcom. Tak naprawdę to banki żądają pomocy państwa, a nie frankowcy. Frankowcy żądają tylko jednej rzeczy. Stosowania prawa symetrycznie. Natomiast stosowania prawa również wobec banków, mówię o artykule 358 kodeksu cywilnego, który obowiązki informacyjne jednoznacznie przerzuca na banki, a nie na kredytobiorcę. Mówię o artykule 286 kodeksu karnego, który wręcz penalizuje odpowiedzialność za składanie fałszywej informacji publicznej i tego nie robią frankowcy, to robią przedstawiciele banków. Banki zaczęły się zachowywać pod wpływem nagłośnienia problemu, troszeczkę tak jak, no, powiedzmy sobie kolokwialnie, złodziej kieszonkowy, który w momencie, kiedy nie udaje mu się ukraść naszego portfela, zaczyna podnosić awanturę, że on utracił zyski. Zyski, czyli pieniądze, które były w naszym portfelu, a które mu się nie należały. Ale sekundę, to jest nie koniec. W momencie, kiedy ten złodziej zostaje nakryty na próbie oszustwa, wyłudzenia czy kradzieży, kiedy nie udaje mu się przeforsować argumentu, że on ponosi, że on traci korzyści, to co się dzieje? Minister finansów naszego rządu próbuje w propozycji tej ustawy w artykule 7 i 8 opodatkować nieukradzioną kwotę pieniędzy. Przecież to jest jakiś skandal. Zwróćcie Państwo na zapis artykułu 7 i 8 propozycji ustawy. Tam jest wyraźnie zapis o opodatkowaniu różnicy w kwocie, którą faktycznie otrzymaliśmy od banku, a kwocie, której banki od nas żądały. Czy to jest zgodne z jakimikolwiek zapisami kodeksowymi czy konstytucyjnymi? Wydaje mi się, że to jest jakaś lekka paranoja. Przecież tych pieniędzy nigdy nie było. Pragnąłbym zwrócić jeszcze uwagę na jeden fakt. Kwota kredytów udzielonych w złotówkach, przy 700, zakładając, że jest to 700 tysięcy kredytów, po 300 tysięcy średnia wartość mieszkania w Polsce, to jest to 210 miliardów złotych. Koszt łączny oprocentowania marży banku w ciągu 30-letniego okresu kredytowania, gdyby uśrednić te wartości, to jest około 103 miliardów złotych. I to są te zyski banków, łącznie ze zwrotem kapitału, które jak najbardziej się bankom należą. Mamy to wpisane w umowie. Ale teraz istnieje jeszcze kwota 276 miliardów, która wynika tylko z różnicy kursowej pomiędzy dzisiejszym kursem franka, a kursem z dnia podpisania większości umów, tak, czyli z roku 2008. I teraz ta kwota 276 miliardów, co to jest za kwota? Pod rozwagę Państwa oddaję wariant islandzki, gdzie oskarżono banki udzielające kredytów frankowych o fałszowanie pieniądza. I tam się zakończyło to wyrokami wskazującymi w trybie błyskawicznym na wniosek jednego z senatorów. Powołano komisję śledczą, załatwiono sprawę w dosyć krótkim czasie. I sprawa jest załatwiona. Dlaczego? Bo przecież tych 276 miliardów ani w bilansie państwa, ani w naszych kieszeniach nigdy nie było. To są pieniądze wykreowane sztucznie przez banki w wyniku zapisu w naszych umowach. Zapisu o tym, że nie jest to kredyt złotówkowy, tylko jest to kredyt frankowy, gdzie ani bank, ani my nie widzieliśmy ani franka, poza tymi, które wpłacaliśmy do banku. Dziękuję.